Wieje na potęgę, co? No. Dzisiaj spróbujemy łowić w takich warunkach bardzo wiecznych. Filip sobie wybrał dzisiaj taką dorszową wędkę. No, bardzo twardą. Weźmiemy jakąś dodatkowo, żeby sobie połowił też jakąś miękką, ale zobaczymy, jak taka dorszowa wędka sprawdzi się przy połowie balony. Fajny patent, żeby się przemieszczać, a idziemy bardziej w tą stronę. Bo tak po drzewach widzę, że tutaj będzie bliżej to lomparcie dno. Następna! Nie złowię. Dajesz. Co jest z nią nie tak? Następna podczepiona. Jak to tak, Filip? No właśnie, właśnie. Takie burze piaskowe są tutaj w Orłowie, mimo tego, że mamy wiatr z tamtej strony, czyli te wszystkie krzaczory nam zasłaniają. To mimo wszystko z plecionki robi się balon. Naprawdę są takie dziwne zawirowania, zobaczcie, tego wiatru, że no nie jest za ciekawie. No ale jedna balona już jest. I kolejna, i w dzióbku. Chyba też sobie założę szarą blachę. Proszę, jak ładnie. Torba daje radę. Słuchajcie, bardzo fajna taka sprawa, bo trzymaj, rozmij to. Niektórzy nie wiedzą, co to jest, a to jest bardzo, bardzo przydatna rzecz, przeważnie na śledzie, ale też na balony. Zobaczcie, jak łapy wyglądają. Proszę bardzo, Filip. Co się z tym robi? No rozwiń to. Zrób coś z tym, nie wiem, pomiętoś. Nie rozumiem, co z tym chodzi. No zegnij to, stłamsz, zrób coś z tym. To jest, co to jest ciekawe, no jakaś dawaj. Jakaś gąbka do czyszczenia łusek? No dawaj, dawaj, dawaj. Mocno! Daj, pokażę ci. Jakie to jest twarde, ja pierniczę. Tu się coś zrobiło. Weź to rozwij. Ciągnij. Dobra, powiem wam, co to jest, a ty tutaj rób. No. To jest sierka. Ścierka i to całkiem nawet duża. Jest tak fajnie sprasowana, że zawsze można gdzieś to tam mieć w kieszeni albo w jakiejś torbie. No i całkiem spoko sprawa właśnie na śledzie czy na belony, albo jak chcecie iść po prostu do samochodu, no i wiadomo, będziemy musieli kierować, no to przyda się nam jakaś szmatka. No ale co, da się to zrobić? Tak, już się rozwija. Dawaj. Ciśnij. Od Tubertini mieliśmy kilka takich szmatek w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Graf robi nieco lepsze, bo bardziej takie przykwadratowe, lepiej się mieszczą po prostu w kieszeni, a po rozpakowaniu to wszystkie są identyczne. Czad, nie? Taka duża szmata, tak fajnie ściśnięta. Super! O, ale wieje! No weź sobie kurtkę. No się robi taka niezbyt przyjemna pogoda. Mocno wieje. Taka burza piaskowa troszeczkę. Ale damy radę. Damy radę. No rybki są jakieś. Fajnie nawet biorą. Nie ma co ukrywać. Bardzo ładnie. Tylko trzeba dociążyć naszą walizkę, żeby nasze ładne GoPro nam nie uciekło. Przejdź na drugą stronę. I kolejna, Filip, do kolekcji. Paty! Znowu!
Bez sensu, no słuchajcie, bez sensu! Tylko na tą blachę bierze, ja nic więcej nie. Nie, ale to już jest któraś blacha, którą używa. Samisa to jest. Myślisz? No, no tak wygląda bardziej chyba. Trzeba tak lekko ją tu ścisnąć. Nie ściskaj jej. Nie, to nie jest samica. To czemu z tego grubo? Bo samica by zaraz te jajeczka zrobiła. O, nie jest. Bardzo ładnie zaczepiona, odchacz. I to wzięła dokładnie przy powierzchni wody. No i widzisz? To nie było zaczepione. Filip łowi. O, i tak się łowi belony i którąś belony mamy. Dobra, małe podsumowanie. Słuchajcie, wędkarzy bardzo dużo. Tam jest od groma ludzi, jak to widzicie na załączonym obrazku. Tu zresztą też. No i oczywiście my. Ryb mamy sporo. Fajnie dzisiaj rybki brały, aczkolwiek temat był o tym, czy wędka taka dorszowa nadaje się na to, żeby połowić sobie te belony. No i powiem wam tak, jeżeli chodzi o to, żeby połowić sobie z łódki, to pewnie tak. Ja tutaj mam taką wędkę Dragona, zobaczcie, Boatmaster Pro, prawie 3 metry, 180 gramów. No i ta wędka się nie nadaje. Nie, ona jest za twarda. Natomiast wypróbowaliśmy inną wędkę Dragona. Taką oto właśnie. Jest to White Select z tej ich serii, bardzo zresztą fajnej, trafionej. Mam kilka wędek z tej serii. Tutaj akurat wędka Monster. No, słuchajcie, za twarda. Moim zdaniem za twarda. Ona jest od 14 do 42 gramów. Teoretycznie powinna dać radę, ale no jej długość... O, zobaczcie, jak ładnie się kamerka zawiesiła. Nie wiem, czy będę teraz widoczny, chyba nie. Muszę to nagrać od początku. No właśnie, jak włączę stabilizację, to się zawiesza, jak wyłączę stabilizację, to się nie zawiesza i wtedy nagrywa fajnie, ale bez stabilizacji to macie tam z Michałem Okińskim był filmik bez stabilizacji. No mi się ten obrazek nie podoba. Dobra, wracając do tego. Jakieś takie wędki, powiedzmy tutaj jak ten Monster White Select od Dragona nadają się, ale no nie poślecie daleko rybki tą wędką. Natomiast bez problemu da się wyholować tą belonę. Jeżeli byście stali w woderach w wodzie, to tam będzie już ciężej, bo tam jednak mamy ten moment, kiedy mamy tą belonę bardzo blisko siebie, mamy wędkę wtedy podniesioną do góry, no i ta wędka się wtedy powinna trochę giąć. Dobra, jeżeli chodzi o to, na co nam biorą te belony aż tak mocno, taki nieśmiertelny Jackson naprawdę robi robotę. Natomiast Filip ma chyba też Jacksona, zresztą zaraz zobaczymy. Pokaż nam, synu, co masz. Filip łowi na bodziasa takiego, o. No, taki jakby jakiś krwisty okonek. Grzegorz, nic nie mam do ciebie. Natomiast dużo brań było jeszcze na taką blachę. Naprawdę też bardzo fajna blacha, niedroga. No i bardzo ładnie pracuje. Ona naprawdę bardzo mocno pracuje w tej wodzie. Próbowaliśmy też te blachy Mikado bez skutku. Naprawdę. Zresztą nawet widać, zobaczcie, o, jeszcze ma tutaj pozostałości po tych zielskach, które tutaj są. No jeszcze innych blach, które się naprawdę bardzo fajnie sprawdzały, to jest na przykład taka blacha. No i na to miałem dzisiaj dwie rybki. No i blacha, którą dostałem od Andrzeja. Ona jest tu, coś takiego, ale ta blacha ma to do siebie, że jest bardzo lekka, 18-gramowa, bardzo leci blisko. Także to się nie nadaje, żeby tak sobie ładnie łowić typowo z plaży. No, a rybek mamy sporo, za chwilę je lekko upuszczę, bo to taki wstyd trochę pokazywać te ryby takie ufajdane. I pokażemy wam, ile żeśmy nałowili. Jak? Dobrze. No, tyle żeśmy złowili. Filip większość wyciągnął. Bardzo fajna sprawa. Dzieciaki, ruszcie się sprzed komputerów. Jak wasi rodzice, tata wasz łowi w morzu, to w ogóle nie narzekajcie. Po prostu wyskakujcie z nimi na rybki. Cześć! Wędki schowane, ale chciałem wam tylko powiedzieć o jednym. Życzę wam, żebyście mieli takie dzieci jak ja. Filip nie daje za wygraną, po prostu cały czas rzuca i nie chce iść do domu. A już jestem zmarznięty dosyć. Cześć.